Witam serdecznie, ze mną Mariusz Kubica, brand manager BodyPack. Cześć Mariusz. Dzień dobry. Powiedz nam, jaki jest rynek suplementów? Jakie obserwujesz tendencje? O, rynek suplementów, dobry temat i chyba temat rzeka. Przede wszystkim rynek suplementów to duża dynamika, duże zmiany, trzeba co chwilę, no cały czas go obserwować, reagować na to, co się dzieje, ale to właśnie w tym wszystkim jest fajne i dlatego ta branża jest taka ciekawa. Więc tak, jest to kategoria, która się charakteryzuje dużą dynamiką. Staramy się cały czas reagować na to, co się dzieje. Raczej nam się to udaje, bo widać po tym, jak nasze marki są odbierane przede wszystkim po obrotach, po sprzedaży naszych produktów, więc tak, w porządku. Na pewno jest to branża bardzo się rozwijająca. Nie myślę już tutaj tylko o samej kulturystyce, czy o fitness, takim fitness bikini, tylko o takim całym ruchu aktywności, dbania o swoje zdrowie, o swoje ciało, więc to jest bardzo duża kategoria, która cały czas rośnie. A na które produkty obserwujecie, które produkty budzą największe zainteresowanie i jak myślisz, dlaczego? No przede wszystkim to niezmiennie jest to białko, po prostu odżywki białkowe. Tutaj rzeczywiście ten produkt się cały czas broni, no i praktycznie jest w każdej diecie, każdej osoby, która uprawia aktywność sportową. No są to niewątpliwie też aminokwasy, czyli popularne BCA. Ale to, co ciekawe, to, co zauważamy, zaczyna być moda na to, żeby używać bardzo sprecyzowanych już suplementów. To znaczy, jeżeli mam konkretne potrzeby, to szukam suplementów nie takich, powiedzmy, działających ogólnie, tylko rzeczywiście już takich bardzo o pewnych określonych funkcjach. No i to jest też właśnie szansa na rozwój oferty. A jakie nowości zaprezentowaliście na tegorocznym wydarzeniu? A przywieźliśmy kilka nowości. Niewątpliwie w Sport Definition otworzyliśmy fajną linię suplementów diety, jak my to mówimy, w kapsułkach. Ale są tam witaminy, minerały. Tego Sport Definition jakby od dawna planowaliśmy to w tej marce. I udało nam się w końcu wprowadzić taką naprawdę komplementarną linię, więc z tego jesteśmy tutaj jak najbardziej zadowoleni. To miało premierę tutaj na targach. No oprócz tego jeszcze trochę takich, powiedzmy, łakoci przygotowaliśmy dla fitnessowców i kulturystów, typu proteinowe chipsy, które no bardzo dobrze się tu przyjęły, bo jednak widać, że każdy tęskni za takimi smakołykami, a dieta im na to nie pozwala, a te chipsy są tak przygotowane, że wpisują się prawie w dietę każdego sportowca. A jak oceniacie tegoroczne wydarzenie? Bardzo dobrze, no widać, że się rozwijają targi i to dobrze, cieszy, bo takie imprezy są na pewno potrzebne. Fajnie, że firmy takie jak my, marki, mogą sobie zaprezentować swoją ofertę no, bezpośrednio, powiem mówiąc tak na żywo, kolokwialnie. A też cenimy sobie to, że nasi ambasadorzy mogą się spotkać ze swoimi fanami, a fani mogą się spotkać z naszymi produktami. Gdzie Was zobaczymy następnym razem? No chyba będzie to Europe Sport Power w lutym w Krakowie. Szykujemy wiele niespodzianek. Co to takiego? A no to właśnie, gdybym powiedział, to by już nie było niespodzianką, ale będzie ciekawie. Na pewno będzie nasze stoisko bardzo zauważalne i myślę, że ciekawe dla odwiedzających, bo chyba nie chodzi tylko o to, żeby no, zobaczyć produkty, ale myślę, że też spotkać się z ambasadorami, coś z nimi fajnego przeżyć, przeżyć coś fajnego z marką i właśnie pod tym kątem się przygotowujemy. Okej, w takim razie do zobaczenia na Europe Sport Power. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.